Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota na kwiecień 2019. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, nie każdemu może pasować i odpowiadać do jego sytuacji. Dlatego zachęcam, żeby obliczyć swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie można to zrobić, mają Państwo w opisie tego filmu. Jak już będziecie znali swój znak ascendentalny, zapraszam do odsłuchania filmu adekwatnego do tego znaku i być może tam więcej informacji będzie przypisanych Waszej sytuacji życiowej. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je szybciutko przełożę. I już patrzymy, co u naszych lwiątek będzie się ciekawego działo w miesiącu kwietniu. Z jaką energią, kochani, wchodzicie w ten miesiąc? Rydwan. Znowu wziąłem kartę, to wymagamy. Super. Co pomaga bądź przeszkadza? Paź denar. Wasze działania, zamiary, kroki podejmowane. Sprawiedliwość. Co odchodzi do przyszłości, moi mili? Król buław. O czym będziecie myśleć? Co planować, analizować w tym miesiącu? Cesarzowa. Najbliższa przyszłość. Księżyc. Już mówię, że te panie lwice, które planują dziecko, planują zostać mamą, jak najbardziej w połowie miesiąca jest na to szansa. Tym bardziej, że dziecko jeszcze mamy tutaj z trygonu Ziemi, widzę. Karta, która pomaga, tak? Wasze czynniki wewnętrzne, czyli wasze odczucia, przeczucia, to, czego wy chcecie, wasze pragnienia, moc, siła. Otoczenie, rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Cztery buławy, super. Czyli spokojny dom, pełna taka mocna rodzina. Możecie liczyć na swoich przyjaciół, swoją rodzinę, swoich bliskich. Wasze obawy bądź nadzieje. Cesarz. Zodiakalny baran. I koniec miesiąca, jak to się wszystko pięknie zakończy. Siódemka kielichów. W tle czytania mamy kartę trzech denarów. Skupiamy się na pracy. No i dobrze, kochani, jeszcze zerknę, czy wszystko widać. Widać ładnie. Możemy zaczynać. Tak? Ok. No, moi mili, karta Rydwan. Ale ruch, ale szybkość, ale potencjał. Bardzo lubię tą kartę, ponieważ ta karta zwiastuje sukces. I to taki sukces, który gwarantujecie sami sobie. Nagle coś ruszy z kopyta. Nagle jakieś sprawy nabiorą tempa i zaczną się realizować po Waszej myśli. Rydwan jest to karta wiążąca Was ku sukcesowi, tak jak mówię, który sobie sam zawdzięczacie. Karta Rydwan, karta ruchu, karta takiego dynamizmu, karta podróży, wyjazdów też jak najbardziej. Ci z Państwa, którzy gdzieś tam planują, to ten wyjazd się uda. Co jeszcze? Rydwan to zodiakalny rak, więc być może co niektórzy z Was mają ascendenta właśnie w raku, więc będzie jeszcze mocniejsze działanie tej karty. Ogólnie karta zwiastuje sukces, tak? I dowozi Was do wymarzonego celu. Będziecie mieli kontrolę nad wszystkimi sprawami, które się toczą wokół Was, które Was dotyczą, więc tutaj macie naprawdę silną taką
wolę, jesteście zdeterminowani do tego, żeby zapanować nad sprawami, zapanować nad sytuacjami, nad emocjami i ani ta ciemna strona, ani ta jasna nie przeważy się w żadną ze stron, tak? Wy po prostu macie siłę, macie taką moc, żeby wszystko mieć pod kontrolą i po prostu osiągnąć swój cel. Karta szybkości, karta podboju, osiągnięcia celu, więc w takiej energii będziecie, ogólnie energii ruchu, więc wszystkie sprawy będą się szybko działy. No tak. I teraz tak. Karta, która pomaga lub przeszkadza. Karta młodej energii, energii dziecka do 18 roku życia, tak jak już mówiłam wcześniej, trygon ziemi, byk, panna, koziorożec. Jakieś nowe początki, tak? Nowe działania, szkolenia, nowe przedsięwzięcia, nowe finanse, być może nowa praca. Ci z Państwa, którzy szukają pracy, ta praca na pewno będzie. To są nowe zarobki, stabilne. Co jeszcze? No, karta wróżąca dobrze wszystkim interesom i pomysłom, które dotyczą spraw materialnych, finansowych. Nowa praca, nowe inwestycje, możliwości wygrania dodatkowych pieniędzy, ale też karta dziecka, tak jak mówiłam. Więc tutaj nie gniewajcie się, drodzy Państwo, że ja tak nieraz mówię, ale jeżeli wychodzą mi 3-4 karty dotyczące macierzyństwa, a wiem, że słuchają mnie Panie, które na przykład starają się o dziecko lub planują ciążę, na przykład długo, tak? Oczekują tego, a nic nie wychodzi, więc no ja mam prawo też dać taką wskazówkę. Oczywiście nie jest to dla wszystkich, jest to dla wybranej grupy osób, być może nawet jednej, ale jeżeli widzę to w kartach, chcę zasugerować, że być może zrealizuje się ich pragnienie, tak? Dobrze, co dalej? Wasze działania. Karta sprawiedliwości, karta równowagi, karta obiektywizmu, sprawiedliwego takiego oceniania, karta spraw urzędowych, spraw sądowych. No przy tych kartach, które tutaj są dookoła, to jeżeli macie jakieś sprawy sądowe, sprawy urzędowe, jakieś sprawy cywilne, notarialne, załatwicie je sobie przy tym rydwanie i przy sile, to gwarantuje to sukces murowany, czyli wszelkie wyroki będą bardzo dla Was korzystne. Karta sprawiedliwości, karta zodiakalnej wagi, więc być może taka osoba pomoże Wam tutaj załatwić jakieś sprawy. No to są urzędy, ale to też może być karta mówiąca czy o rozwodach, czy o ślubach, jak najbardziej też. Ci z Państwa, którzy oczekują takiej wiadomości, tak najbardziej. No jakaś prawda tutaj może wyjść na jaw, tak? To, co do tej pory się działo, to będziemy teraz oceniani lub my będziemy oceniać, bo raczej tutaj widzę Wasze działania, czyli Wy będziecie tutaj, no nie wiem, podejmować jakieś kroki, no składać jakieś dokumenty urzędowe, czy jakieś sprawy sądowe, coś tutaj będziecie w tym kierunku dochodzić jakiejś sprawiedliwości, tak? Więc na pewno tutaj w tym miesiącu, jeżeli jakieś sprawy się ślimaczyły w tej kwestii, to ruszą teraz z kopyta i będziecie mieć wszystko pod kontrolą i wszystko się ułoży po Waszej myśli. Nie bójcie się tego. Do przeszłości odchodzi król buław. Mężczyzna po 45 roku życia, trygon ognia, baran, lew bądź strzelec. Doskonały przedsiębiorca o wysportowanej, eleganckiej sylwetce, podobający się kobietom. No, mężczyznom też, jeżeli mnie tutaj związki partnerskie słuchają, oglądają. Co więcej, dobry doradca, taka osoba na wyższym stanowisku, bardzo zaradna. To może być Wasz były partner, były mąż, były pracodawca, albo po prostu jakieś działania są już za Wami, tak? To niekoniecznie może być karta mówiąca o osobie, może po prostu mówić o jakichś działaniach, że właśnie coś zaczęliście wreszcie działać i teraz to coś tutaj, jakiś potencjał, coś tutaj się zaczęło, czy to jakaś praca, czy jakiś biznes, no już dopasujecie do swojej sytuacji i po prostu już to przechodzi do przeszłości, bo teraz już kontrolę macie nad tymi sprawami. Karta rydwanu może też mówić o jakimś biznesie, tutaj jakiejś działalności
gospodarczej związanej z komunikacją. No nie wiem, być może co dla niektórych lwów praca związana właśnie z podróżami, nie wiem, jakiś komis samochodowy, coś związane ze sprzedażą pojazdów, ale to tylko dla niektórych. No tak mówię, co mi akurat myśli teraz przychodzą do głowy, tak? I przy tym zaczynają się nowe pieniądze, więc to też może być dobry biznes, jeżeli chodzi tutaj o to. Tak, no ja będę tak po kawałku Wam mówić różnych sytuacji, Wy już tutaj każdą z tych wersji dobierzecie do siebie. Więc to przechodzi do przeszłości. Albo osoba, taka w Waszym życiu, król buław, albo po prostu jakaś sytuacja dynamiczna, jakaś firma, jakieś rozpoczęcie jakiegoś działania, jakiejś inwestycji. I co w głowie? W głowie tak. Teraz, tak jak mówiłam, dla tych lwic, które planują tutaj zostać matką, planują ciążę, jak najbardziej się to uda. Z kolei dla innej grupy słuchaczy spod tego znaku lwa, macie w głowie, czyli rozmyślacie, jak tutaj pomnożyć swój majątek, jak sprawić, żebyście się czuli atrakcyjnie, wygodnie, no, mieli zapewniony ten byt materialny, być może jak tutaj rozruszać tą firmę, tak, która przynosi jakieś malutkie dochody, ale żeby tego było więcej, żeby to rozmnożyć, tak? Ponieważ cesarzowa jest to karta płodności i to w każdej dziedzinie tutaj, w każdej sferze naszego życia. Czy to chodzi stricte już naprawdę dobitnie no, płodności właśnie kobieta w ciąży, ale może dotyczyć też na przykład płodności, nie wiem, no właśnie finansowej, tak? Czyli rozruch interesu, rozmnażają nam się pieniądze, czyli zyski, zarabiamy, tak? Niektórzy rolnicy, tak, też liczą na płody rolne, bo wiadomo, im więcej im się zboża, czy tam, nie wiem, krów ocieli, no to wtedy mają też zyski, tak? Więc to mówię, no każdy z Was może to dopasować do swojej życiowej sytuacji. Ogólnie jest to karta płodności, karta rozmnażania, karta pomnażania, ale też karta dostatku, wygody, otaczania się pięknem, otaczania się luksusem. Wszystko, co się rodzi, tak? Tak jak Matka Ziemia rodzi nam plony, daje nam, że tak powiem, pracę, daje zarobić, więc tutaj no wszystko to z pomnażaniem majątku jak najbardziej może pasować. I teraz tak, najbliższa przyszłość. Najbliższa przyszłość, karta Księżyca, czyli dla tych pań, które dziedziusia, to wiedzą, że to jest karta ciąży. Inna grupa lwów, która właśnie tutaj te sukcesy zawodowe lub jakieś no, sprawy sądowe, w połowie miesiąca jakieś sprawy nieodkryte, jakaś iluzja, jakieś mogą być rozterki, jakieś niewyjaśnione sytuacje, tak? Ten księżyc troszeczkę w takim krzywym zwierciadle może pokazywać jakieś sprawy. Ja zaraz tutaj dopytam, o co chodzi, ale jakieś kłamstwa tutaj mogą wyjść na jaw. Coś, co było do tej pory przed Wami zatajane, teraz odkryje się, tak? Więc może tutaj no, należałoby dokładnie coś posprawdzać, może jakieś dokumenty są niejasne, może nie wiecie o jakiejś sytuacji i ona teraz wypłynie. Dobrze, Wasze czynniki wewnętrzne, karta siły. No, moi kochani, no, nie bójcie się, bo Wy macie sposób na te wszystkie sprawy. Już sobie wymyśliliście, że tak powiem, obraliście jakąś strategię. Macie spokój taki wewnętrzny, tak? Macie sposób na to, żeby zapanować nad tymi trudnymi sprawami. Zobaczcie, no te bestie tutaj praktycznie no, traktują Was jak takiego przewodnika stada. Jesteście dla nich takim wodzem, tak? Poprzez to, że Wy spokojnie podchodzicie do tej sytuacji, jednocześnie z bardzo silną wiarą, silną intuicją, silną wolą, taką mądrością, sposobem, sprytem, bo to trzeba być też sprytnym i mieć taką zdolność, taką umiejętność właśnie, żeby te sprawy trudne pogodzić, tak? Wielka walka, wielka siła woli tutaj w Was jest. Karta zodiakalnego lwa, więc no macie tą moc, macie ten power i mówię, taką cierpliwość, spokój, opanowanie i podejście, tak? Tak jak mamy podejście do zwierząt, no nie każdy umie, prawda? Niektórzy się boją i te zwierzęta ten strach wyczuwają, wtedy są, potrafią być agresywne, a Wy macie właśnie ten spokój, to opanowanie i taką umiejętność zapanowania nad tym wszystkim, tak? Że te koty jedzą Wam, te dzikie koty jedzą Wam z ręki i po prostu uważają Was za swego przywódcę. Podporządkowują się Waszej woli, tak?
Czyli Wy macie, bo to jest Wasza karta Waszych czynników wewnętrznych, czyli Wasza moc, tak? Wasza taka umiejętność, Wasza taka determinacja i siła. No bardzo ładnie, bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę piękna karta, która mówi, że no... I to jest też Wasz trygon, zobaczcie, tak? To jest Wasz trygon. Karta lwa. Jesteście po prostu sobą. Karta lwa. Wy jesteście lwami. Karta mocy. Bardzo ładnie. Otoczenie. Rodzina. Dla jednej grupy może być to jakaś fajna zabawa, zaproszenie na jakąś uroczystość rodzinną, czy to wesele, czy to chrzciny, czy to ślub. Karta stałej rodziny, wspierającej się, kochającej. Karta też małżeństwa. Być może tutaj też się szykuje z sprawiedliwością. Niektórzy planują małżeństwo, też tak może być. Ogólnie taka silna, o mocnych fundamentach rodzina, która stoi za Wami murem, która nie da Was krzywdzić. Bardzo czujecie się szczęśliwi, radośni, spokojni. Możecie po prostu budować coś pozytywnego razem, tak? I tutaj to otoczenie będzie Was wspierać, naprawdę daje Wam taką ochronę, taką stabilizację. Wasze obawy, cesarz. Obawiacie się być może swojego szefa, być może swojego męża, być może swojego ojca. Z trygonu barana, z zodiakalnego barana, może to być starsza osoba od Was o 5-7 lat. Jest to też władza, więc być może tutaj jak dla niektórych z Was, jeżeli chodzi o te sprawy sądowe, obawiacie się tutaj wyroku jakiegoś sędziego, tak, jakiegoś urzędu, bo to jest władza, to jest autorytet, to jest ktoś wysoko postawiony. No dla jednych to będzie szef, dla innych to będzie urzędnik, a dla innych będzie to współmarzonek, ojciec, członek rodziny. Już dopasujecie to do swojej sytuacji. Ktoś stanowczy, nawet despotyczny, ale ktoś no, cieszący się autorytetem, ogromnej wiedzy, zdający sobie świadomość z tego, co posiada, broni tego jak najbardziej. Co jeszcze możemy powiedzieć o cesarzu? No to jest odpowiedzialność niezwykła, tak? To jest kompetencja, to jest siła, autorytet, też asertywność oczywiście, no i bezkompromisowość, tak? Czyli cesarz wie, on wie i tu nie ma co z nim dyskutować po prostu. On jest bardzo mądry, on zdaje sobie sprawę ze swojego stanowiska, ze swojej władzy. No i on tutaj może nam, że tak powiem, narzucać i dyktować troszeczkę warunki, więc tej osoby możecie się obawiać. Może jakiegoś despotyzmu z jej strony, no bo jest to osoba też, która potrafi wpaść w furię i wtedy ojej, głowy strąca, nie? Więc Wy się tutaj obawiacie jakiejś tej sytuacji, jakiegoś urzędu, jakiejś osoby wysoko postawionej. Koniec miesiąca macie 7 kielichów, tak jakbyście mieli różnorakie możliwości. Musicie tylko po prostu zastanowić się, żeby dobrze wybrać, tak, żeby tutaj no, nie sparzyć się na czymś. To jest karta też fantazji, Waszej takiej iluzji, wyobraźni, różnorodnych pragnień. Więc mówię, wybierzcie dobrze, tak? No, nie kierujcie się emocjami, tylko takim chłodnym, analitycznym umysłem, żeby dobrze wybrać, tak? Żeby tutaj, dla Was było dobrze, tak? Karta tła, trzy denary, czyli jakaś umowa, jakiś kontrakt. Pod spodem jeszcze as, kielichów i karta dziesiątki kielichów. Zobaczcie, jakie piękne karty. Tak mi się wydaje, że tutaj niektórzy z Was będą wchodzić w związek małżeński. Inni znowu załatwiają jakieś sprawy urzędowe związane ze swoją firmą i one na pewno będą bardzo pozytywnie załatwione, bo będzie szczęście, będzie rodzina, będzie Wasza satysfakcja i spełnienie emocjonalne. I to jest związane z jakąś umową, tak? To jest związane z dogadywaniem się, z podpisywaniem, przyjmowaniem jakiejś oferty, jakiegoś zlecenia, skupianiu się na tym, tak? To jest też karta studiowania, zdawania egzaminów, ale raczej bym tutaj wychodziło z tymi sprawami urzędowymi, że mówię, dla jednych rozwój kariery finansowej, rozwój jakiejś firmy, praca jak najbardziej, a dla drugich zakładanie domu, rodziny, czyli zawieranie związku małżeńskiego, tak? Myślenie o dzieciach. Bardzo fajnie. Teraz sobie dobierzemy kilka kart, bo mi są tutaj niejasne. O co chodzi z tym paziem denarów?
ten paździe naród. O co tutaj chodzi? Paździe naród. Chodzi o pieniądze, jak najbardziej, dziewiątka denarów, czyli o Wasze zaspokojenie materialne, o to, żebyście byli szczęśliwi, czuli się dostatnio wygodnie, czyli no, być może rozruch jakiejś firmy tutaj, tak? Jakiejś pracy. Sprawiedliwość. Pięć buław, czyli musicie z kimś walczyć, czyli jednak może być to jakaś potyczka w urzędzie albo w sądzie, ale pamiętajcie, macie sprawę wygraną. Czyli jakaś batalia w sądzie was tutaj czeka, bądź urzędzie jakimś. Król buław, czyli rycerz mieczy, czyli jakaś osoba no, aktywna, dynamiczna, ale też troszeczkę mogła być tutaj awanturująca się, taka nerwowa, więc jakaś taka osoba, jakaś sprawa tutaj nerwowa odchodzi już do przeszłości, tak? Cesarzowa. Księżyc, czyli łudzicie się, jakieś nadzieje macie. Teraz mi przyszła taka myśl, że cesarzowa to jest karta też takiej matczynej opieki. Ja nie wiem, czy Wasza mama tutaj też coś przed Wami nie ukrywa. Albo, no tak jak mówię, myślicie o dziecku, o ciąży, no bo karta księżyca i karta cesarzowej, no to jak najbardziej dziecko. Więc te panie lwice, mówię, to jest wybrana tylko grupa, ale pokazują mi karty, tak muszę to powiedzieć. Te panie, które planują dzidziusia, myślą o ciąży, ta ciąża będzie. Dobrze, księżyc w połowie miesiąca. Szóstka denarów, równowaga w dawaniu i braniu. I znowu mamy kartę, na której jest waga, czyli sprawiedliwość. Czyli być może jakieś sprawiedliwe rozliczenia. Dla tych z Państwa, którzy oczekują to na jakieś sprawy sądowe, być może podział firmy, podział majątku, gdzie należą Wam się jakieś pieniądze, musicie coś wyjaśnić, bo ktoś, być może jakiś prawnik, być może obawiacie się tego urzędnika, być może jest to jakiś prawnik, jakiś, nie wiem, notariusz i on niejasno przedstawił Wam finanse, tak? I musicie to wyjaśnić, musicie tą sprawę po prostu jeszcze dopytać coś, tak? Bo coś może być niejasnego, związanego z finansami, związanego z tym, że musicie albo coś dopłacić, albo ktoś musi Wam coś zwrócić, tak? Żeby była zachowana równowaga w tych finansach. Coś tutaj, ktoś jest albo Wam winien, albo Wy będziecie musieli coś dopłacić. I to jest niejasne, to musicie dopowiedzieć sobie. Karta czterech buław. Rycerz kielichów, tak, czyli dobre uczucia, dobre wiadomości, czyli Wasze środowisko, rodzina bardzo Was wspiera, macie tutaj wsparcie emocjonalne, możecie na nich liczyć, są w stosunku do Was życzliwi, zawsze będą Wam pomocni, może trochę nieśmiali, ale jak poprosicie, zwrócicie się o pomoc, to na pewno Wam tej pomocy udzielą. Ci z Państwa, którzy myślą tutaj o ślubie, o zawieraniu, zakładaniu rodziny, może to dotyczyć osoby 30-35 lat, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, też tutaj jakaś nowa miłość może być, no, może się coś takiego tutaj pojawić. Cesarz. Kto to jest ten cesarz, że Wy się go tak obawiacie? Kochankowie. Wybór. Decyzja, ktoś trzeci, podjęcie jakiejś decyzji, jeszcze dopytam. Karta bliźniąt ogólnie, król kielichów. Myślę, że to jest ktoś, z kim jesteście w związku. Albo Wasz partner, albo kochanek, albo małżonek, małżonka, tak? Czyli Wy się tutaj obawiacie. Te panie, które myślą o ciąży i ta ciąża będzie, może obawiacie się swojego partnera, co on na to, czy będzie dobrym ojcem, czy będzie zadowolony z tego, tak? Siedem kielichów, jak to się skończy? Kapłanka. Jakieś kobiece sekrety, jakaś tajemnica znowuż, tak jak ten księżyc też może mówić tutaj o tajemnicach. I oczekiwaniu na to, aż coś dojrzeje, czyli tak jakbyście wiedziały o czymś, ale
To są Wasze kobiece sekrety, nie chcecie się jeszcze z tym zdradzić, zobaczycie, co z tego się wykluje. Musicie się uzbroić w cierpliwość, chcecie poczekać. No dobrze, jeżeli tak, to jak najbardziej. No myślę, że tu więcej nie mam co do powiedzenia. Pamiętajcie, dopasować to do swojej sytuacji życiowej. Sprawdzić swój znak ascendentalny, tak? Dobrze, jeszcze zobaczymy, jaka jest rada od mistrzów duchowych. Jaką tu myśl mają dla Was, kochane piątka. Pozytywne zmiany. O, widzicie? Pięknie. Bardzo się cieszę. Jak jest pozytywne, to jest super. Parawati. Pozytywne zmiany i już czytamy, co ona ma Wam do powiedzenia. Twoje upodobania i uprzedzenia zmieniły się. Rozwiązałeś również sprawy, które Cię kiedyś interesowały. Ten pozytywny rozwój wydarzeń sygnalizuje Twój rozwój duchowy. Niektóre z tych sytuacji są szczęściem w nieszczęściu, jako że popychają Cię do wprowadzenia koniecznych pozytywnych zmian. Możesz czuć się wypchnięty ze swojego azylu, ponieważ wiele dziedzin Twojego życia zmienia się i przemieszcza. Pamiętaj jednak, że Wszechświat zawsze jest gotowy wesprzeć Twoje prośby. Ruszaj i cisz. Boże, ciesz się swoją podróżą, ponieważ wszystko dzieje się dla Twojego dobra. Przestań odkładać wszystko na ostatnią chwilę i przezwyciężaj perfekcjonizm. Podziel wszelkie zadania na małe kroczki i rób je spokojnie, jeden za drugim. Ponieważ Parawati jest boginią gór, karta może oznaczać wyjazd lub przeprowadzkę w góry. Zmodernizuj swój rozkład zajęć tak, abyś mógł regularnie poświęcać czas własnym priorytetom. Bądź asertywny w mówieniu nie wszystkiemu, co może się odwieść od realizacji Twoich zamierzeń. Wasze obawy lub nadzieje, być może to jest też karta asertywności, ten cesarz. No zobaczymy, kochani. Ja mimo wszystko życzę Wam wspaniałego miesiąca, żeby wszystkie Wasze plany się pozytywnie zrealizowały po Waszej myśli, spełnienia wszystkich marzeń, radości i widzimy się na kolejnych czytaniach. Życzę wszystkiego wspaniałego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, kochani.